Polska streamerka postanowiła odwalić niezły syf i nagrywać podczas jechania samochodem. Potrąciła ona psa, powodując przy tym naprawdę tragiczny wypadek. Jak do tego doszło, kiedy się to wydarzyło i tak dalej, tego wszystkiego dowiecie się w dzisiejszym filmie. Więc tak jak mówiłem na początku, streamerka potrąciła psa. Ta streamerka nazywa się Sydney Uke, czy jakoś tak, nie jestem w sumie dokładnie w stanie tego przeczytać. I zachowanie w takiej sytuacji jest absolutnie tragiczne. Tak, ja wiem, bardzo dużo youtuberów nazywałem tragicznymi, aczkolwiek to zachowanie, tak w 100% nieironicznie, jest po prostu, no dla mnie niezrozumiałe. Zdaję sobie sprawę, że ogląda mnie bardzo dużo osób, które nawet nie ma prawa jazdy, aczkolwiek myślę, że jest to całkiem logiczne, że kiedy dosłownie widzisz, że idzie całe stado psów i nawet na to zareagujesz, tak jak to widać na filmie, który właśnie widzicie na ekranie. Nie wiesz, jak wtedy... Jezus, ile tu psów! Pewnie jakaś macieczka. To nie bierzesz telefonu i się nie patrzysz na niego, jakbyś nie wiedział, że może dojść do tragedii tak naprawdę, no bo nie oszukujmy się. Zwierzak to jest najlepszy przyjaciel człowieka, zwłaszcza taki domowy jak pies czy kot. A ta sytuacja nie tylko pokazuje debilizm tego, kto streamował, tylko pokazuje to po prostu kompletną nieodpowiedzialność. Sam miałem rannego zwierzaka i to nie raz i doskonale wiem, jaki to jest ból. Tego naprawdę nie chciałbym być na miejscu osoby, która po prostu miała tego psa rozjechanego. Ponoć psu tam się nic nie stało, w co naprawdę wątpię. No bo nie oszukujmy się, dosłownie wjechała ona w niego, jakby to był jakiś chopek, a nie zwierzak. Ale nawet jeżeli temu zwierzakowi by się nic nie stało, to nie zmienia to faktu, że nie można jeździć jak totalny idiota. I później na tym filmiku się dziwisz: rozjechałam psa, rozjechałam psa. Przyjechałam psa, kurwa, przyjechałam psa. Jak się patrzysz, debilko, w telefon, to się nie dziw, że możesz na coś trafić. Tym bardziej, kiedy kurwa doskonale o tym wiesz, że coś jest przed tobą. Streamerka oczywiście dostała bana, ale wiadomo, to jest Twitch i to była kobieta, więc wiadomo, ban pójdzie tylko na 3 dni. No przecież wiadomo, sprawiedliwość i tak dalej, i tak dalej. Wszyscy o tym zapomną, możemy się rozejść. Mi się ta sytuacja nie podoba, innym twórcom się nie podoba ta sytuacja, wszystkim tak naprawdę się nie spodobała ta sytuacja. Pamiętajcie, drogie dzieci, kiedy będziecie kiedyś zdawać prawo jazdy, to nie jeździcie jak tacy debile, bo może dojść do tragedii. Właśnie taka jak ta, którą tutaj widzieliście. W sumie to tylko tyle chciałem powiedzieć.